Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Drodzy Radni, Drodzy Państwo, ja w jednej części tylko chciałbym się odnieść do tego, co powiedziała Pani Radna Iwona Ksel, Pani Wiceprzewodnicząca. Może Pani sobie szukać innych świętych. No, imię tego skweru, o który wnioskujemy, wynika z rozmów, z tego, co chcą parafianie tej parafii, którzy do niej przynależą, a także te osoby, które są z nią jakoś tam zżyte. To jest idea oddolna. Tutaj nie przyszedł sobie radny Kubicki, Szymkowicz czy Bożejewski i powiedział, słuchajcie, robimy skwer świętego Ottona, no bo czemu nie świętego Damiana? Więc to nie, albo świętego Remigiusza. To nie wynika tylko i wyłącznie z naszego widzimisię, tylko to wynika z rozmów, z chęci mieszkańców, więc to tak tylko odnośnie tego, jaki święty. Natomiast ja tylko chciałbym powiedzieć odnośnie pełnomocnictw, no żaden z nas nie dysponuje pełnomocnictwem, którym dysponuje ksiądz proboszcz, bo to jest jego pełnomocnictwo. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, opieramy się cały czas o literze prawa, chcemy tworzyć prawo jak najlepsze. Ja jestem przekonany i z mojej wiedzy wynika, że takie pełnomocnictwo jest, więc ja jestem przekonany, że ta uchwała, która zostanie, mam nadzieję, podjęta, będzie, jestem przekonany, że ona będzie zgodna z obowiązującym prawem i tyle. Wydaje mi się, że tematom, które są mało znaczące, tak naprawdę poświęcamy strasznie dużo czasu. To jest takie sztuczne bicie piany tylko po to, nie wiem, żeby nas wszystkich zmęczyć. Od 5 godzin prawie procedujemy. Początek był bardzo ciekawy, burzliwy, natomiast no to jest rzecz, która mieszkańcy chcą nazwy skweru imienia świętego Ottona. Mamy podstawy prawne ku temu, żeby to zrobić i tyle. No, widzę takie bezsensowne zachowanie.